Witam w Medical Training System, gdzie rozmawiamy o wszystkim związanym z fizjoterapią, treningiem, dietą i zdrowiem. Zapraszam, Bartłomiej Grześ. Zanim przejdziemy do podcastu, chciałbym tylko poinformować, że oboje z Krzyśkiem oferujemy usługę planów treningowych, współpracy online, więc jeśli potrzebujesz wsparcia trenerskiego, możesz skontaktować się z nami poprzez media społecznościowe lub wchodząc na link w opisie i uzupełniając formularz do planów treningowych na stronie. Dziękuję i zapraszam do odsłuchania podcastu. Dobra, okej. Cześć wszystkim. Bartek z tej strony. I Krzysiu. I Krzysiek. Tak. Dzisiaj będziemy rozmawiać o bólach lędźwi, bólach kręgosłupa lędźwiowego. Troszkę będziemy starać się obalać mity na temat właśnie tego odcinka lędźwiowego, co jest skuteczne, co nie jest skuteczne. Troszkę badań naukowych przytoczymy. Może powiedzmy sobie rozwiejemy pewne obawy związane z odcinkiem kręgosłupa lędźwiowego i po kolei zaczniemy po prostu troszkę omawiać ten problem. I generalnie problem jakby bólu w lędźwi jest bardzo powszechny i praktycznie większość z nas prędzej czy później gdzieś tam kiedyś dozna jakiejś tam dolegliwości bólowych lędźwi, mniejszych lub większych. I najwięcej jakby przypadków dolegliwości bólowych lędźwi są to incydenty w trzeciej dekadzie życia. To jest najwięcej po prostu i po wieku 60 lat wbrew pozorom maleje. To jest bardzo wbrew powszechnej opinii, bo generalnie zawsze to jest, będziesz w moim wieku, to cię będzie dopiero bolało lędźwia. Jest właśnie na odwrót. Generalnie więcej u młodych osób zazwyczaj dochodzi do jakichś takich bardziej bolesnych incydentów bólowych. Gdzieś tam u osób starszych zazwyczaj to są bardziej chroniczne już gdzieś tam dolegliwości bólowe, ale one są już w mniejszym stopniu niż ten taki incydent czasami, który występuje, bólu w lędźwi. Coś byś tutaj dodał na wstępie, Krzysiu? Może to jest ogólnie taki problem narastający dodatkowo, że to mimo, że jesteśmy coraz bardziej rozwiniętym światem, coraz bardziej rozwinięci jesteśmy technologicznie, to te problemy jakby coraz bardziej narastają procentowo, rzecz ujmując, że coraz więcej jest osób, którym doskwierają te dolegliwości. No wiąże się to z różnymi aspektami. Przede wszystkim z tym, że coraz mniej tej aktywności jednak mamy fizycznej, tak na bieżąco. No ale też te statystyki wynikają z tego, że jakby dłużej żyjemy, jakby przeciąga się ten okres, kiedy możemy dostać tych dolegliwości, dlatego też tak to wygląda, że statystycznie jest ich coraz więcej. Tak. I znaczy generalnie wynika to właśnie między innymi z tego, że jest dużo tej pozycji siedzącej, jednak tak jak mówiliśmy już we wcześniejszych odcinkach, dana tkanka, dana część naszego ciała jest, jak jest obciążana, to też ma swoją pojemność na obciążenie i w momencie, w którym my siedzimy cały dzień, praktycznie to do tego się adaptujemy i nagle jakieś tam zwykłe czynności życia codziennego nagle stają się okazują trudne, nie? Zwykłe jakieś tam podnoszenie jakichś drobnych przedmiotów nagle się okazuje, że jest problematyczne, a nie powinno być, tak? Jakby to jest tutaj będziemy troszkę mówić o, bo często jest to taki aspekt higieny kręgosłupa, czy tam szkoła pleców, czy jak mamy podnosić te obciążenia. I bardzo często jest to przedstawiane właśnie w taki sposób, że musi mieć sztywny kręgosłup, że on tam się nie może ruszać, że ma być tam neutralny kręgosłup, tak? A jakby on powinien się ruszać, tak? On powinien móc poruszać się w każdym kierunku, ale po prostu u osób, które się generalnie na przykład nie ruszają zbyt dużo albo tylko w jakichś tam płaszczyznach, powiedzmy, i nie jest
przystosowane do tego obciążenia, to takie na przykład nagłe jakieś tam gdzieś skłony czy coś zdarzają, że gdzieś tam dochodzi do urazu. Ale sam fakt jakby schylania się po dany tam przedmiot czy coś w tym stylu nie jest z automatu niebezpieczne, tak? No nie, no gdybyśmy nie mogli wykonywać takich ruchów, no to po prostu byśmy nie mieli takiej możliwości fizycznej. Tutaj nasza budowa anatomiczna jak najbardziej umożliwia nam, czyli właśnie zgięcia, wyprosty, ruchy rotacyjne, o których też się wiele mówi, że są, żeby broń Boże nie robić niczego z rotacją, prawda? Czyli tak. nie skłaniać gdzieś do boku pod kątem, nie podnosić. Też nie jest do końca prawda, nie o to w tym chodzi, że nie możemy wykonać tych ruchów. Tylko tak jak wspomniałeś wcześniej, no, wszyscy, no nie musimy być gotowi na wykonanie takiego ruchu, prawda? Jeżeli chcemy coś dźwignąć pod kątem, czy właśnie na zgiętych plecach, no to wiadomo, że jeżeli siedzimy całe dnie za biurkiem, nasz kręgosłup jest w coraz gorszym stanie i nagle idziemy, wstajemy i podnosimy coś z podłogi, no to jakieś tam uszkodzenie może się pojawić, ale w momencie, kiedy jakby mamy odżywiony ten dysk, kiedy mięśnie są dosyć wzmocnione, kiedy jakby nasz organizm zna te ruchy, zaznajomiony jest z nimi, zaadaptowany do nich, no to nie stanowi żadnego problemu. No wiadomo, że jeżeli przesadzimy i szarpniemy mocno, bez kontroli, przede wszystkim myślę, że tutaj ta kontrola tego ruchu jest dosyć istotna, ale też myślę, o tym powiemy, no to wtedy jakieś dolegliwości mogą się pojawić. Ale tak to jest jak każdy inny ruch. Tutaj fajnie, że powiedziałeś o tej rotacji. Tutaj osoby, które powiedzmy sobie troszkę nie rozumieją nawet mechaniki i potocznie mówią o rotacji. Rotacja sama w sobie nie jest problemem, tylko jakby zbyt duże obciążenie, zbyt dużym momentem obrotowym. To jest całkiem co innego. Jakby to nie jest problem, nie stanowi rotacja, tylko jakby obciążenie na dużym momencie obrotowym, czyli jak jest obciążenie na dłuższym ramieniu dźwigni, czy jest dalej od nas i my gdzieś tam się z nimi szarpniemy, właśnie jeśli on jest dalej od nas i my się szarpniemy tak z ruchu rotacyjnego, to wtedy czasami dochodzi do urazu i na przykład czasami się to zdarza gdzieś tam, nie wiem, w tenisie, a czasami się to zdarza na przykład jak osoby, nie wiem, gdzieś po coś sięgają daleko i gdzieś tam się zrotują za bardzo. Się zdarza tak, że rzeczywiście gdzieś tam ktoś doznaje takiego urazu, ale to nie jest, to jest z punktu widzenia mojego osoby, które tak mówią, że trzeba uważać na rotację, jakby po prostu nie rozumieją w ogóle tego, nie rozumieją mechaniki, fizyki podstawowe jakby tego typu urazu, tak? Bo zdarza się oczywiście i tam jest komponent rotacji, ale to nie ta rotacja sama w sobie jest problemem, tylko właśnie wykonanie czegoś na dużym ramieniu, dużym momentem obrotowym. Czasami to nie jest ciężka rzecz, tylko właśnie to jest lekka rzecz, a gdzieś tam się z tym szarpniemy, nie wiadomo jak. I gdzieś czasami się zdarzają jakieś takie urazy. Takie czasami to są nawet błahe, a potrafią kogoś sponiewierać troszkę. Ale co jest ważne, generalnie większość dolegliwości bólu lędźwi mija zazwyczaj między 2 a 6 tygodniami. Więc bardzo często jak dochodzi do takiego incydentu, czyli na przykład gdzieś tam się sięgniemy po coś i się szarpniemy z czymś, czy gdzieś coś podniesiemy, i nagle nas tam strzyknie, nam czasami z angielskiego tam back tweak to nazywają, to nagle jest takie mocne szarpnięcie, tak? Jest, potem mamy problem z tym, żeby się w ogóle poruszać, żeby się w ogóle schylać. No i generalnie ludzie zaczynają bardzo mocno panikować. Nie rezonans, rentgeny, nie rentgeny i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I szukają jakby takiego jakiejś większej przyczyny, co trzeba robić. Gdzieś tam już lekarze przy okazji straszą operacją albo czymś innym. Ale generalnie takie incydenty zazwyczaj przechodzą same, nawet bez naszej interwencji, tak? Tak właśnie do 6 tygodni zazwyczaj. Jakbyśmy raz zanim się zdążymy umówić do lekarza, to się okaże, że idziemy do lekarza, już nas nic nie boli. No szczególnie w Polsce na NFZ to wiesz. Tak. No to już zdąży się co innego na patoczek przy okazji. A to pójdę z tym. Jak już jestem, to. A propos tego, mieliśmy kiedyś pacjenta, który tam miał
miał zawał, no ale dostał zawału. No dobra, jutro mam tę wizytę u kardiologa. To akurat, no nie cały raz. To się, akurat się złożyło. Idealnie. Zrządzenie boskie. No, więc generalnie jakby problem dolegliwości odcinka lędźwiowego często po prostu mija sama, ale też ważne jest, żeby jednak troszkę wzmocnić i poprawić jakby wydolność kręgosłupa, żeby właśnie przy takich, powiedzmy sobie, błahych rzeczach, tak, gdzieś tam się nie zdarzały żadne urazy. I tak możemy wytrenować wszystkie tkanki, które są w naszym ciele. I to też się tyczy kręgosłupa lędźwiowego, to też się tyczy dysków i tak dalej. Więc tutaj jakby ważne jest, żeby wprowadzić jakąś tą aktywność fizyczną i będziemy też mówić o tym, jakie może są najlepsze te opcje. Coś byś tutaj dodał jeszcze, Krzysiu? No nie, dobry wstęp. Może byśmy teraz przeszli do epidemiologii, czyli do tego, jak te bóle, co wpływa jakby głównie na to, że te bóle nasze się pojawiają. To możesz zacząć w takim razie. Dobrze. Co jakby takim głównym aspektem, który powoduje, że coraz więcej mamy tych problemów z kręgosłupem, właśnie to, co już wspomnieliśmy wcześniej, to jest to, że coraz mniej mamy aktywności fizycznej. Dzięki temu, że jesteśmy coraz bardziej rozwiniętym społeczeństwem, to coraz mniej musimy się ruszać. Wszędzie jeździmy samochodem, więc cały czas siedzimy. Coraz więcej jest pracy takiej przy biurku, bardziej trzeba przy komputerze popracować, mniej nosimy, mniej dźwigamy i dlatego też jakby te nasze plecy stają się coraz słabsze. I co za tym idzie w momencie, kiedy kruche, tak. Jak wspominaliśmy wcześniej, w momencie, kiedy tkanka nie jest obciążana, tak, kiedy nie zmuszamy jej do jakiejś pracy, stopniowo jej nie obciążamy coraz mocniej, to ona po prostu staje się coraz słabsza. Więc jeżeli coraz więcej siedzimy, coraz mniej dźwigamy, fizycznie pracujemy, coraz mniej aktywności mamy, no to nasze plecy są bardziej narażone na jakiekolwiek uszkodzenia. Więc to jest jakby taki jeden z czynników, główny, myślę, taki czynnik, dlaczego te plecy nas zaczynają boleć. Oczywiście dodatkowo kolejnym istotnym aspektem jest to, że coraz gorzej się odżywiamy. A wiadomo, że to też ma bardzo duży wpływ na nasz organizm. To ile dostarczamy mu makroskładników, ile białka dostarczamy, ile tłuszczy. Generalnie raczej coraz bardziej jesteśmy otyłym społeczeństwem, tak? Coraz jesteśmy słabsi, coraz więcej tkanki tłuszczowej mamy w sobie, co dodatkowo jakby powoduje powstawanie różnych właśnie stanów zapalnych, tak samo w obrębie kręgosłupa. Te nasze kręgi stają się tak samo coraz słabsze, coraz więcej zwyrodniej mamy, no i to wszystko wpływa na te odczuwane przez nas dolegliwości. Znaczy tak, jeśli chodzi o zwyrodnienia, tutaj ważne jest, żeby stwierdzić, że jakby zwyrodnienia też są naturalnym procesem starzenia się organizmu. One po prostu będą tak i tak występować, ale jakby w momencie, w którym gdzieś tam widzimy je o wiele wcześniej, to albo nam świadczy o jakimś innym problemie, albo po prostu o tym, że gdzieś tam doszło do jakiegoś urazu i naturalnie gdzieś tam organizm zaczął leczenie i gdzieś w tym etapie jakby powstało zwyrodnienie, bo zwyrodnienie to jest też trochę taki naturalny sposób leczenia organizmu, tak? On sobie tam troszkę zabudowuje to wszystko, tak? Że i zabezpiecza sobie ten staw, powiedzmy. Więc gdzieś tam czasami też wcześniejsze zwyrodnienia mogą nam świadczyć po prostu o jakimś innym problemie, który gdzieś tam się toczy. Co ciekawe, osoby otyłe, jak ktoś mógłby sobie pomyśleć, ok, są cięższe, tak, no to teoretycznie mają, wiesz, więcej mięśni musi pracować i tak dalej, jest taki tok myślenia, że no to muszą mieć silniejsze te mięśnie, brzucha i tak dalej, no jest odwrotnie, tak, jest zmniejszenie ten, jak tam robili przekroje bodajże poprzecznego brzucha, patrzyli po prostu jak on tam wygląda, no to jest cieńszy i słabszy generalnie. Jakby to nie jest 1:1, że jakby jest on tam dwa razy mniejszy u osoby tam dwa razy cieńszej,
ale jest jednak, dochodzi do takiego osłabienia właśnie u osób otyłych, co jest ciekawe przy okazji. No ciekawe, to by się, tak jak mówisz, wydawałoby się, że większą masę muszą, z większą masą muszą na co dzień funkcjonować, więc ich mięśnie musiałyby mocniej pracować, żeby tą masę jakoś okiełznać, a tutaj widzisz, taka niespodzianka. Ale myślę, że to też dlatego, że jak już jesteśmy tacy otyli, to faktycznie mało się ruszamy i że to z tego bardziej będzie wynikało, też, że z braku tej aktywności fizycznej. Ale też z, jakby... Tak, bo jeżeli czasami jak ktoś jest otyły, ale jednak cały czas pracuje, cały czas gdzieś tam czy spaceruje, czy jakąś aktywność fizyczną inną uprawia, to te mięśnie myślę, że raczej mogą nam się wzmacniać. Że tutaj jakby tak gdzieś porównać może jeszcze to ten tryb życia tej osoby otyłej, bo nieraz ktoś jest otyły, ale to nie tylko dlatego, że siedzi, tylko może się dużo ruszać, ale za dużo je, dużo za dużo je. I wtedy też wiadomo, że ta otyłość będzie. No i może w takim wypadku te mięśnie byłyby troszkę lepszym stanie. No, ale też właśnie wracając cały czas do tego tych mięśni brzucha, jakby to jest jeden z takich, powiedzmy sobie, bardzo popularnych stwierdzeń, że no, tam kogoś boli kręgosłup, bo ma słabe mięśnie brzucha. Nie do końca tak jest. Jakby to jest przydatne, szczególnie jak my na przykład ćwiczymy kogoś pod typowo siłowo, to uczymy, jakby trenujemy ten brzuch trochę, żeby on był bardziej stabilny i lepiej przynosiło się obciążenie na sztandze czy coś. Ale jakby z punktu widzenia takiego epidemiologicznego i jakby to nie jest znowu ten jeden do jeden, czyli są osoby, które mają naprawdę bardzo silne mięśnie brzucha i tak bolą lędźwia na przykład, a są osoby, które no są bardzo słabe, a też nie, na przykład nie mają dolegliwości bólowych, więc jakby to też nie jest tak, że tak to jest takie jeden do jeden. Tak samo jest u kobiet w ciąży. Jeżeli by tak było, to zobaczmy osoby, które chodzą na siłownię i ćwiczą mocno mięśnie brzucha, to oznaczałoby, że oni nigdy nie będą mieli dolegliwości bólowej. No mają też często. No. To samo się dzieje na przykład u kobiet w ciąży, które no jak, że tak powiem, mają bubasa w brzuchu i, że tak powiem, musi być zostać zorganizowane miejsce dla niego, tak? To generalnie te mięśnie brzucha są słabsze, są rozciągnięte, zwiotczałe, jakby są po prostu w o wiele gorszej pozycji w ogóle do robienia czegokolwiek, tak? I też im dalej jakby jest w las, idziemy jakby z miesiąca na miesiąc, gdzieś tam te dolegliwości bólowe u kobiet w ciąży się częściej pojawiają, dolegliwości odcinka lędźwiowego. I zaraz po ciąży te dolegliwości bólowe lędźwiowe często się zmniejszają, ale stan tych mięśni nadal jeszcze się nie poprawił na przykład. I to tak jakby pokazuje nam, że te mięśnie brzucha to nie są aż tak istotne, jak nam się wydaje. Porównywano bardzo dużo jakby rodzajów ćwiczeń, rodzajów aktywności fizycznej, które mają na przykład poprawiać problem z dolegliwościami lędźwiowymi. I wychodzi na to, że w zasadzie wszystko pomaga w podobnym stopniu. Tutaj znaleźliśmy dużo tam badań na ten temat. Porównywano jogę, pilates, dodatkowe jakieś tam ćwiczenia, takie tam tak zwane low motor control exercises, czyli w których rzeczywiście próbujemy, że tam napiąć ten mięsień poprzeczny brzucha, czy próbujemy napiąć na przykład mięsień wielodzielny. Rozmawialiśmy o tym jeszcze wcześniej kiedyś. Porównywano na przykład z treningiem siłowym i się okazuje, że jakby w sumie podobny jest efekt, tak? Generalnie ta aktywność, ta adaptacja na to obciążenie jakiekolwiek, progresywność tego wszystkiego, tak, pomaga. I czasami nie musimy się tak jakby na tym głęboko strasznie zastanawiać, czy ja muszę na przykład szukać tego napięcia mięśnia poprzecznego brzucha, czy ja potrzebuję jakiegoś specjalnego ćwiczenia dla mnie. Czasami ta po prostu progresywność tego wszystkiego, te jakby znalezienie po prostu aktywności fizycznej, którą będziemy stosować, jest już dużym, dużym postępem, nie? Tak, to jest tak, jak mówisz. Ja też myślę, że wracając do tych mięśni brzucha, że my wszyscy widzimy trening
czy wzmacnianie jako pracę na mięśniach. Tak większość osób widzi, że każde powtórzenie jakiegoś brzuszka, wyciskania, martwego ciągu, to jest jakby praca na mięśniach, ale trzeba wziąć jeszcze pod uwagę, że każde takie ćwiczenie dodatkowo obciąża właśnie nasze stawy. Stawy, nasze dyski, nasz kręgosłup i jakby to też tak samo wzmacniamy nie tylko mięśnie, tylko właśnie wzmacniamy tak samo jakby te struktury stawowe. I one też się adaptują tak samo do tych obciążeń, jakie na nie nakładamy, więc nie możemy patrzeć na te ćwiczenia jako tylko wzmacnianie danych mięśni, tylko po prostu jako odżywianie naszych stawów, odżywianie kręgosłupa, wzmacnianie, adaptacja tych struktur na te obciążenia. Czasami jest takie, niektórzy mówią na przykład, że na przykład dysk nie jest ukrwiony, czy tam jest mało ukrwiony i że dlatego na przykład on się nie adaptuje, czy coś w tym stylu. Nie, on się adaptuje, jakby on jest troszkę może gorzej, tak, w sensie, że wolniej i jakby to nie jest. Dlatego na przykład bardzo często widzimy problemy dolegliwości odcinka lędźwiowego u osób, które wykonują coś codziennie, tak? Czyli na przykład codziennie na przykład w kopalni, tak? Się codziennie schyla, codziennie się schyla, codziennie się schyla w dużych ilościach. Gdzieś tam ma dolegliwości bólowe i ciężko sobie z tym na przykład poradzić czasami jako fizjoterapeuta, bo on cały czas jest obciążony długotrwale na przykład i musi się jakoś zmodyfikować. I wtedy rzeczywiście stosujemy jakieś tam techniki na zasadzie takiej, żeby inaczej na przykład ktoś podnosił, mniej obciążał na przykład lędźwia, ale jakby to samo obciążenie samo z siebie nie jest problemem, tylko jego nadmiar, tak? Czyli na przykład właśnie u osób, które bardzo regularnie coś wykonują, czyli tak jak mówiłem, na przykład codziennie muszą się po coś schylać na przykład, to rzeczywiście gdzieś tam jakieś modyfikacje możemy wprowadzić, ale ogólnie obciążenie jest ok. Jakby możemy obciążać kręgosłup, on się adaptuje, tak? Tylko czasami po prostu musimy zwrócić na to uwagę, czy on jest w ogóle silny, czy on jest sprawny, lub czy my po prostu go za często nie obciążamy. Na przykład tutaj wracając do tych jakby rzeczy, które możemy robić, żeby wzmocnić kręgosłup, jak sobie patrzymy na osoby, które trenują siłowo, czyli na przykład robią martwe ciągi i tak dalej, widzimy bardzo niski odsetek urazów. Ja tam różne widziałem wyniki, czyli na przykład tam od 2 do 3 jakby urazów na 1000 godzin treningowych, co jest bardzo niewiele w stosunku do innych sportów, ale najczęściej na przykład oni doznają urazu odcinka lędźwiowego, tak? I z drugiej strony mamy osoby i mamy badania na to, że trening właśnie tak zwanej tylnej taśmy i trening siłowy pomaga z dolegliwościami odcinka lędźwiowego. Tak, jaki tutaj jest jakiś taki dysonans, tak? Znowu wracamy do tego samego problemu, że obciążenie danej tkanki może ją przebudować, może ją wzmocnić, no ale jak przesadzimy, tak? No to dochodzi do urazu. I to właśnie widzimy. Czyli na przykład my stosujemy trening siłowy u osób z dolegliwościami odcinka lędźwiowego i to pomaga. Dawka jest relatywnie niska, no ale na przykład taki trójboista czy strongman, który powiedzmy wykonuje martwy ciąg 2-3 razy w tygodniu i za każdym razem stara się coraz więcej za szybko na przykład progresować, no to może dojść na przykład do urazu odcinka lędźwiowego, tak? I mówimy, że nie, ale jakby trzeba to zrozumieć, że to nie jest, jakby dany ruch nie jest problemem, tylko jego ilość obciążenia. Nie dany bodziec? Tak. Właśnie, nie dany bodziec, nie dany ruch, tylko ilość tego bodźca, ilość tego ruchu. Tak, i to jest bardzo. Tak samo jak w odcinku poprzednim mówiliśmy o rozroście masy mięśniowej, to też ta objętość tam się liczyła, tak? Że musiała być w miarę. Im jesteśmy doświadczeni, to większa tam objętość, żeby się adaptować. To samo jest tutaj. No, zaczynamy od małych objętości, od małych ilości i cały czas staramy się dodawać, żeby wzmacniać. No, jak przesadzimy z prędkością, w sensie z dodawaniem, z treningu na trening, czy z tygodnia na tydzień, to oczywiście nasze tkanki mogą nie być na to gotowe i wtedy do tych uszkodzeń dochodzi. I dlatego czasami jak przychodzi pacjent, który ma dolegliwości bólowe lędźwi i na przykład doznał urazu podnosząc coś z ziemi, tak? No jak my mu mówimy, że my będziemy go rehabilitować tym, że będziemy podnosić coś z ziemi, no to jest strach w oczach, no bo jakby to jest mechanizm urazu, tak? Ale my musimy jakby dostosować się, musimy się przystosować po prostu do tego,
na co nas życie, że tak powiem, co od nas wymaga. I w ten sposób możemy się wzmocnić, tak? Tylko my musimy to zrobić, że tak powiem, z odpowiednią dawką. To jest najważniejsza ta kwestia. I tutaj bardzo często ludzie szukają po prostu jakichś takich cudownych metod, które mają ich uzdrowić, i one niestety nie istnieją. Dokładnie. Nawet tak jak wspomniałeś wcześniej, że według tych badań wiele rzeczy pomaga. Nie musi to być jedna konkretna rzecz. Wiele rzeczy pomaga poprawić nam ten stan naszych pleców, wzmocnić, zmniejszyć dolegliwości bólowe. Kwestia tego, że każda z tych rzeczy jeszcze wnosi coś tam, może nie każda, ale niektóre z tych rzeczy wnoszą jeszcze dodatkowe jakieś plusy. Tak. No i właśnie myślę, że tutaj się też kierujemy tym, że my wybieramy te rzeczy, które wniosą jak najwięcej tych plusów, nie licząc tego, że ten stan naszych pleców się poprawi, czy tam te dolegliwości bólowe nam się zmniejszą. No, dlatego my zazwyczaj wybieramy trening siłowy, ponieważ on niesie ze sobą o wiele, wiele, wiele więcej dodatkowych korzyści niż na przykład jakieś tam lekkie ćwiczenia mięśni brzucha, czy jakiś tam stretching na przykład, tak? Czy terapia manualna, bo robimy dużo innych rzeczy, dużo innych rzeczy też poprawiamy, które będą wpływały pozytywnie na daną osobę. My nie szukamy tylko i wyłącznie tego, żeby zmniejszyć dolegliwości bólowe, tak? Więc jakby to jest nasza, przynajmniej taka jest, takie jest nasze podejście. Ale jeszcze co przemawia za tym, że możemy mieć w tym rację, to, że nawet inni fizjoterapeuci, osteopaci, wszyscy, którzy pracują biernie z pacjentem, w pewnym momencie przekazują mu taką informację, że on musi iść teraz, że on już mu nie pomoże dalej, teraz on musi iść na siłownię i musi się wzmocnić. I wielu takich pacjentów jest, którzy tak przychodzą i właśnie wtedy się kontaktują, no bo mój fizjoterapeuta, bo mój osteopata, no powiedzieli, że teraz to ja już muszę iść się wzmocnić na siłowni. Tak. Po 6 miesiącach pracy manualnej musi pan iść do innego fizjoterapeuta, który teraz przy okazji trenerem. No też miałem takie sytuacje, znam to. No i prawda jest taka właśnie, że po prostu ta adaptacja na to obciążenie jest konieczna. I tutaj znowu jest ten strach ludzi przed na przykład zgięciem. Są ludzie troszkę straszeni tym, że na przykład nie można się zginać, że nie można coś tam, bo że kręgosłup jest, że dochodzi do urazu tam dysku na przykład w zgięciu. Tak, może dojść do urazu dysku w zgięciu, ale też może dojść do urazu z dysku w rotacji, w wyproście, w staniu. Jak kichniemy mocno. Więc jakby to nie jest dobry, że tak powiem, punkt odniesienia do tego, no bo możemy się doznać urazu wszędzie, tak? Znikąd. Ktoś może nas potrącić samochodem i też doznają urazu, mimo że to na przykład nie jest z naszej winy, tak? Więc jakby też nie można jakby tak się totalnie odizolować jakiegoś ruchu i żeby go w ogóle nie wykonywać, to jest no niewykonalne, tak? I właśnie często jest tak to przedstawiane, że musimy ćwiczyć na tak zwanym neutralnym kręgosłupie. I jakby ta idea jak tego neutralnego kręgosłupa się, że tak powiem, toczy za nami jak smród. I niestety nie jest ona po prostu prawdziwa. Jakby ten pomysł, że wszystko musimy robić na tak zwanym właśnie neutralnym kręgosłupie, czy tam czasami się nazywane hollow back, czy na po prostu prostym kręgosłupie. I było wiele badań na ten temat i jakby nawet popatrzono na osoby, które są zawodowymi sportowcami, tam na przykład trójboju czy innych tam sportów. I generalnie oni zawsze, jak wykonują jakieś ćwiczenia, zawsze dochodzi do tego zgięcia kręgosłupa. I mimo tego, że obserwujący, tak, stwierdza, jest git, jest prosto, jest ten, tam zawsze dochodzi do tego zgięcia. I do tej pory... Po prostu my nie widzimy, tak, bo jest na tyle niewielkie, że tak. Niedostrzegalne gołym okiem. Tak. I jakby nawet nie tak niewielkie. I tak i tak my po prostu nie jesteśmy w stanie tego zauważyć. On tak i tak ten kręgosłup musi się poruszać, musi się zginać. Jedyny moment, w którym rzeczywiście w jakichś badaniach naukowych zobaczono w ogóle uraz, było badanie McGill i Cholewicki bodajże, gdzie metodą fluoroskopową jakby badano pod obciążeniem, jakby tam trenowali.
I nikt tam też nie miał tego neutralnego kręgosłupa i tylko u jednej osoby, która gdzieś tam wykonywała martwy ciąg, po prostu już na zmęczeniu, już nie mógł, nie był w stanie zrobić obciążenia, próbował cały czas tam gdzieś tam wykonać to powtórzenie i się po prostu jakby na końcu zakresu ruchu gdzieś tam doszło do tego urazu, tak? Czyli duże zmęczenie, duże obciążenie, już niewydolność tego, że już po prostu nie był w stanie tego zrobić i na krańcowym zakresie zgięcia, czyli na ostatnich stopniach jakby w ogóle ruchowych gdzieś tam doszło do tego urazu, gdzie został zaobserwowany i zrobiono zdjęcie. Więc jakby nie da się unikać tego zgięcia w kręgosłupie. My możemy na przykład ćwiczyć core czy tam bracing, tak jak my to uczymy w trójboju, żeby po prostu mieć usztywniony bardziej ten kręgosłup, żeby tam się nie mniej się to po prostu ruszało, ale tak i tak to się będzie ruszać. To nie jest tak, że my możemy tego uniknąć i czy powinniśmy tego unikać, też powinniśmy się wzmocnić w tych zakresach. I ludzie się trochę tego boją nadal i troszkę chcielibyśmy to zmienić, to podejście troszkę. Tak, no to także tutaj mówisz, że to nie jest tak, że musi być idealna ta technika, o idealne to ustawienie, że to nie ma takiego znaczenia. Tak ja do tego osobiście podchodzę na takiej zasadzie, że wykonanie czegoś na takim zgięciu, tak przypuśćmy ten martwy ciąg w momencie, kiedy robimy na takim zgięciu, bez takiej kontroli naszej jakiejś mocniejszej, to no jednak jest trochę większy bodziec na nasz kręgosłup, na dyski, na te struktury, więc jakby my to bardziej odczuwamy. Dlatego jakby zawsze się staram jakąś tą technikę dobrą w miarę utrzymać. Przekazuję też tam moim podopiecznym, żeby tą technikę mieli dobrą. Aczkolwiek też wykonujemy takie ćwiczenia, które właśnie mają za zadanie pracę na tym zgięciu, żeby też w tym zgięciu się wzmacniać. Żeby to nie było tak, że robimy wszystko właśnie w idealnej takiej pozycji naszej z idealną techniką, tylko tak jak najbardziej funkcjonalnie, tak jak w naszym życiu codziennym, bo jakby nie patrzeć, to właśnie w życiu codziennym na nikt się nie będzie pilnował, żeby zejść tak jak w tej szkole pleców, prosto przez nogi, nie rotować się, nie zginać, tylko wszystko ładnie prosto zrobić. Tylko my się chcemy na tej siłowni na tyle wzmocnić, żeby później w życiu codziennym móc to jakby spokojnie funkcjonować. Tak. No, więc jakby, znaczy ja zawsze po prostu uczę tego po prostu troszkę inaczej, na zasadzie takiej, że tam chcemy generować głównie siłę z biodra, z tyłu uda, z mięśni kurczowo-goleniowych i jakby ten kręgosłup tam jest jakby drugorzędowy, bo on tak i tak musi przenieść to obciążenie i tak i tak, jakby możemy troszkę go zniwelować, ale jakby staramy się po prostu, żeby to nie było na tak zwaną wędkę, czyli że cały kręgosłup się zgina, jakby wszystko jest, jakby ciągniemy, staramy się ciągnąć jakby z kręgosłupa, ale to też jest właśnie problem taki, że no też osoba początkująca, jak zaczyna ćwiczyć, to też nie zrobi tego idealnie nigdy i gdzieś tam to mistrzostwo, powiedzmy sobie, dochodzi z czasem, dochodzi z praktyką. My będziemy za niedługo nagrywać w ogóle filmiki właśnie takie techniczne i też jest ważne właśnie, że jakby nie przejmować się tym, że coś nam nie wychodzi na początku. Często jest tak, że przychodzą pacjenci, przychodzą ten i oni boją się na przykład wykonywać jakieś ćwiczenia, bo oni się boją, że oni to zrobią źle. No jesteś początkujący, na pewno zrobisz źle. Jakby no nikt... Tak, albo pytają się po 5 powtórzeniach, czy już jest dobrze, tak. czy jeszcze coś nie tak. A to wymaga czasu, to wymaga bardzo wielu powtórzeń. Oczywiście są osoby, które po prostu nie są świadome tego, że robią coś źle, ale to też wynika z po prostu nieświadomości swojego ciała, niezrozumienia tego wszystkiego. Ważne jest właśnie, żeby obciążać nasz organizm i jakby z czasem gdzieś tam te techniczne rzeczy przychodzą, same nawet czasami, nie? Więc... Tak, poprawia się to nasze czucie. Poza tym podczas treningu jakby ta świadomość naszych mięśni się zmienia, więc bardziej świadomie, bardziej tak jak my chcemy, możemy nimi pracować i wtedy te ustawienie w naszych stawach też będzie zupełnie inne. Trudno jest zapracować czy uzyskać jakieś ustawienie osobie, która przyszła dopiero świeżo na siłownię, bo ona nawet nieraz nie umie napiąć danego mięśnia. Tak? Ona nawet jakby nie jest przebodźcowany ten układ nerwowy w tym mięśniu, że ona nawet nie wie, że coś takiego jest. I to jak ona ma tym dobrze zapracować. Mnie strasznie denerwuje, jak na przykład trenerzy mówią, że
trzeba się skupić na właśnie na kontroli mięśniowej. Jakiej kontroli mięśniowej? Jak ludzie nie wiedzą na przykład, jaki dany mięsień jest, że jakby nie mają w ogóle możliwości do generowania dużej siły, to jak on ma czuć, że pracuje mu mięsień podłopatkowy na przykład? No nie, nie da się tak. No nie, no są takie mięśnie, gdzie się nie da się praktycznie ich wyczuć. No są jak takie większe grupy mięśniowe, no to okej, okay, możemy tak, no to skupić się na tym, żeby nimi pracować, ale to jest jakby niewiele tych mięśni, a poza tym nigdy nie jest to tak, że to jest jeden mięsień, tylko jest to grupa mięśniowa, więc jakby chcemy działać pewną grupę mięśniową, ale bardziej nie po to, żeby czuć, że ten mięsień jakby on się napnie, tylko że my uzyskamy pewien efekt dzięki temu, że ten mięsień zapracuje, czyli właśnie choćby, nie wiem, ściągnięcie łopatek, troszkę dociągnięcie łopatek, czy ruch w biodrze, wyprost zgięcia w odcinku lędźwiowym, no to bardziej w tym kierunku bym pracował. Nie tak, że dany mięsień musimy czuć, że on tam się aktywuje. No, strasznie denerwuje ta metodyka pracy. To wynika z badań Hodgesa, czyli właśnie o napięciu mięśnia poprzecznego brzucha, że gdzieś tam ten timing jest zaburzony czy coś i że próbujemy rzeczywiście, żeby pacjent napiął ten mięsień poprzeczny brzucha czy tam ten wielodzielny. On tak się musi napiąć, jak musimy coś podnieść z ziemi, musimy, jakby jak generujemy napięcie ogólnie z brzucha, z innych mięśni, to tak i tak on się musi napiąć. Po prostu się nie da tego nie zrobić po prostu. I to strasznie denerwuje, że ktoś próbuje właśnie w ten sposób gdzieś tam szukać się tam gdzieś bardzo głęboko, że on musi napiąć ten mięsień, nie? Z tymi poduszeczkami i tak dalej. To nie za bardzo ma sens. To jest takie troszkę za przerost formy nad treścią. Tak, bo my świadomie nie napniemy większej części naszych mięśni. Się wiedząc, że pracują w danym mięśnie, tylko po prostu poprzez wykonanie jakiegoś ruchu. Żeby wykonać dany ruch, dane mięśnie muszą się napiąć. I one będą, tak jak mówisz, pracowały w danych ruchach, ale to nie jest tak, że my będziemy wiedzieli, o, ja w tym momencie wiem, że napił mi się pośrodkowy średni, pośrodkowy nie mały, ale duży niewielki. Nie. Tak. No jest to niewykonalne. No, bardzo, bardzo mnie drażnią te podejścia takie do tego typu rzeczy. Więc ważne jest po prostu, żeby trenować, żeby coś ćwiczyć, żeby wzmacniać ten cały układ, a nie żeby szukać jakiegoś specjalnego bodźca, specjalnej jakby metody na to, żeby to wzmocnić czy zniwelować dolegliwości bólowe. Lepiej się po prostu skupić na tym, żeby ogólnie być sprawniejszym, tak? I to pokazują badania, że porównywane są ogólne ćwiczenia gdzieś tam w różnych problemach, dolegliwościach bólowych i bardzo specyficzne jakieś tam ćwiczenia i wypadają tak samo, tak? Bo no tak i tak musimy to obciążyć i tak. Więc co jest czasami ciężkie do przegadania, bo ludzie też mają taką tendencję, takie myślenie, że jak właśnie się coś zepsuło, tak? To po pierwsze muszę to znaleźć w ogóle na badaniach obrazowych, co zaraz będziemy mówić. I albo to trzeba wyeliminować, nie wiem, chirurgicznie, albo tak jest i trzeba tego teraz unikać jakiegoś obciążenia, żeby czasami nie obciążyć tej tkanki. No nie, właśnie trzeba obciążyć tą tkankę, tylko trzeba obciążyć ją adekwatnie, żeby ona się przebudowała i wzmocniła. I teraz, czy w ogóle powinniśmy robić badania obrazowe? To jest takie pytanie. I większość osób, jak przychodzi na fizjoterapię, to często już takie badanie obrazowe w ogóle ma, no ale też często się pytają, czy powinienem zrobić teraz jakiś tam rentgen, czy rezonans, czy tomograf, czy na jakieś USG iść. Prawda jest też taka, że bardzo często nie jest to konieczne, a nawet szkodliwe, żeby robić badania obrazowe. To może ty teraz powiesz o tym. Dobrze. Generalnie rzecz biorąc, takie badania obrazowe, przynajmniej dla mnie, jako dla fizjoterapeuty, dla trenera, jak podopieczny mi przyniesie jedno, pięć, dziesięć takich badań, to jeżeli gdzieś w tym badaniu nie będzie jakiejś takiej wskazówki, że jest, nie wiem, jakieś guzy się pojawiły, coś w tym stylu, to nie będzie miało dla mnie większego znaczenia to badanie obrazowe. Bardziej funkcjonalnie do tego tematu trzeba podejść, zobaczyć, co temu pacjentowi dolega, czego on nie może robić,
i starać się go po prostu wzmocnić na tyle, żeby te jego jakby bóle zlikwidować i umożliwić mu jak najlepsze funkcjonowanie. Co złego wnosi badanie obrazowe? Oprócz tego, że głównym takim problemem to jest to, że jak pacjent zobaczy coś na badaniu obrazowym, w opisie coś wyczyta, że tam ma coś, że ma jakieś zwyrodnienia, jakąś wypuklinę, przepuklinę, to już jest koniec. To on już nie może ćwiczyć. On tam ma, tam w kręgosłupie coś tam się znajduje. Najpierw trzeba usunąć to coś w tym kręgosłupie, bo to powoduje te dolegliwości bólowe. On nie może się ruszać. No i to jest bardzo złe, dlatego że no właśnie on się nie chce ruszać. Czyli nie chce robić tego, co mu pomoże tak de facto. A w badaniach obrazowych jakby wychodzi wiele rzeczy, które są takim... Są takie naturalne, tak? W procesie starzenia się, kiedy nasz organizm się starzeje, wiele rzeczy po prostu się dzieje. Jak wcześniej wspominaliśmy o tych zwyrodnieniach, że pojawiają się zwyrodnienia, no pojawiają się. Bo przede wszystkim przez to, że jesteśmy coraz starsi i tak się dzieje. Dodatkowo jakieś tam, tak jak mówiłeś, wcześniejsze uszkodzenia, jak się pojawiały, nasz organizm zaczął sobie jakoś tam z tym radzić, zaczął nadbudowywać tą tkankę. No i to jest bardzo naturalne i jakby to nie ma żadnego wpływu na nas, na nasz proces treningowy. A nawet jakby tam była masa zwyrodnień, to i tak czy siak głównym sposobem leczenia tych zwyrodnień jest trening siłowy, tak? Trening, mobilizacja tych stawów, rozciąganie, wzmacnianie. Także to, czy mi pacjent przyniesie dwa badania, trzy badania takie czy siakie, to naprawdę nic nie zmienia w moim podejściu treningowym. A tylko może pogorszyć sytuację, bo on tam dojrzy coś nowego, coś jeszcze, no i psychicznie będzie po prostu to bardziej przeżywał, przez co no jakby może to też jakby jego bóle zwiększyć, prawda? Bo wiele mamy tych bóli, tych psychosomatycznych, nam się po prostu zaczyna wydawać, że skoro coś tam też jest, to znaczy, że to musi mnie boleć, no. Tak? No i wtedy właśnie się robią wielkie problemy. No tutaj jeszcze dochodzi do tego język, którym my się posługujemy, fizjoterapeuci, czy się posługują lekarze na przykład. Stwierdzenie, ojej, to pani to ma kręgosłup tam 80-latki, czy tu normalnie gruz tu jest, tu jest, o Jezus, pani jeszcze chodzi? Czy coś takiego? No i jak się ma pacjent czuć do cholery, jak on coś takiego słyszy, mimo tego, że już tacy bardziej, powiedzmy sobie, radiologowie światli, na przykład czasami piszą po prostu w opisie, że to jest obraz tam zgodny z wiekiem na przykład, czy że jakby, że tam nie ma nic takiego nadzwyczajnego, bo on musi opisać, że jak dostaje zdjęcie, to on jak widzi wypuklinę, to musi napisać, że jest wypuklina tam na L4, L5 na przykład. Więc on musi to napisać, ale jakby daje, już czasami teraz dają takie opisy, no właśnie, że czasami, że to jest po prostu naturalne zmiany tam związane z wiekiem, czy coś w tym stylu. Ale generalnie te rzeczy, te znajdźki w lędźwiach są bardzo częste. Praktycznie w każdym, każda osoba gdzieś tam coś znajdzie. Tam osoby w wieku 20 lat gdzieś tam już jakieś będą występowały wypukliny, czy jakieś tam zwężenia dysków i im dalej z wiekiem, tym tych rzeczy będzie też więcej. I na przykład z badania, tutaj jest Wakayama Spine Study, gdzieś tam 30% znaleziono dość poważną stenozę, tak? No i ktoś sobie myśli, o Jezu, co to jest stenoza, tak? Według jakby z opisu wynika, że to jest zwężenie kanału kręgowego, tak? No i ktoś może się przerazić, tak? Że on ma zwężony kanał kręgowy. No to co robimy, doktorze? Ale się okazuje, że na przykład nie ma żadnych dolegliwości związanych z tym, ale my robimy te badania i czasami totalnie niepotrzebnie, tak? Więc często przynoszą pacjenci i proszę zobaczyć, to jest napisane, że mam lordozę. No, też się tak zdarza. Lordoza, naturalna krzywizna kręgosłupa. Więc jakby te badania obrazowe zazwyczaj powinny być wykonywane tylko i wyłącznie wtedy, kiedy występują jakieś tak zwane czerwone flagi, czy tam dzwonki alarmowe, które najczęściej nie są w ogóle związane z bólem. Czyli na przykład w kręgosłupie, na przykład, że w ogóle się nie poprawia, na przykład przez długi czas się nie poprawia, albo że mamy zaburzenia czucia, czy mamy zaburzenia
na przykład siły, że na przykład nie możemy na przykład ruszyć stopą, to jest taki czasami objaw przy rwie kulszowej, gdzieś tam przy podrażnieniu nerwu kulszowego. Jakieś zaburzenia związane z wypróżnianiem czy coś w tym stylu. To są takie rzeczy, które są dodatkowymi objawami, które my możemy rzeczywiście się zacząć przejmować, że coś jest nie tak i trzeba jakiejś interwencji lekarskiej i trzeba po prostu sprawdzić badaniem obrazowym, co tam się rzeczywiście dzieje. Ale generalnie, jak są dolegliwości bólowe, takie na przykład nagłe nawet, te tak zwane back tweaks, czyli że ktoś gdzieś tam sięgnął, gdzieś tam mu strzykło, nie wymagają żadnego badania obrazowego. I dopóki nie ma takich objawów, jak rzeczywiście mówiłem wcześniej, to tak naprawdę mi badanie radiologiczne nic nie daje. Dokładnie. Więc w zasadzie bez dodatkowych objawów, takich, gdzie faktycznie, tak jak wspomniałeś, to może świadczyć o jakimś dodatkowym uszkodzeniu, w zasadzie nie ma sensu wykonywać takiego badania. Ale jest to tylko koszt. Niepotrzebne. No, są oczywiście, że tak powiem, no bardzo nieprzyjemne rzeczy, które mogą się zdarzyć. Zdarzają się oczywiście relatywnie rzadko. Na przykład nowotwory kośćca, na przykład w kręgosłupie, czy jakieś tam guzy kanału kręgowego, czy inne jakieś tam rzeczy. Tak. Albo na przykład jeśli jest uraz, w sensie na przykład komunikacyjny, no to się robi, żeby wykluczyć złamanie, żeby wykluczyć na przykład, że gdzieś tam jakieś odłamki powstały, czy coś takiego. No ale to zazwyczaj nie musimy o tym mówić, bo też jak ktoś ma taki wypadek, to tak i tak mu zrobią. Ale dopiero wtedy jakby rzeczywiście szukamy rzeczywiście czegoś, co jest, no powiedzmy sobie, bardzo poważne i czy tam wymagana jest jakaś operacja. Ale w takich zwykłej osoby, która gdzieś tam się schyliła i ją strzykło i zaczęło boleć, no to generalnie nie potrzeba takiego badania obrazowego. No. Tak. A dodatkowo, tak jak jakby bez. No? Nie, no, będę mówił zaraz w kolejnym etapie. O czym? Teraz? Nie usłyszałeś. To samo się tyczy właśnie zwyrodnień, bo to jest coś takiego, co ludzie, jak słyszą w ogóle zwyrodnienia, to jest bardzo konotacja jakby tego, że są zwyrodnienia, jest taka przerażająca trochę. I tak jak mówiliśmy wcześniej, one tak i tak będą występować. I o ile dobrze pamiętam, to u osób bezbólowych totalnie, jakby robiono badania obrazowe, to gdzieś tam procent jest mniej więcej podobny jak wiek, czyli jak ktoś ma 90 lat, to jest 90% tego, że jakieś tam zwyrodnienia są na obrazie. I u osób, których nic nie boli, tak? W sensie asymptomatycznych, więc jakby ten strach przed zwyrodnieniami jest totalnie nieuzasadniony. Może być tak, że rzeczywiście zwyrodnienia bolą, ale to nie jest jednoznaczne automatycznie, że rzeczywiście te dolegliwości bólowe występują. Tak jak mówimy, to jest ta tolerancja na to obciążenie. Jest taka osoba, która ma gdzieś tam zwyrodnienia, to ta tolerancja może być zmniejszona na przykład, ale generalnie jakby zwyrodnienia nie są żadnym, same z siebie nie są problemem. Jakby ktoś przyniósł badanie obrazowe, mówi, proszę pana, tu mam zwyrodnienia, musimy to leczyć. No nie, jakby to tak nie działa, nie? No tak, one tak naprawdę, te zwyrodnienia, tylko jedynie mogą trochę utrudnić w pewnym momencie nasze życie, a w pewnym momencie mogą nam je ułatwić. Tak jak wspominałeś też wcześniej o tym, że po 60 roku życia jakby ilość tych dolegliwości bólowych kręgosłupa maleje, to właśnie w głównej mierze dzięki temu, że mamy już tak jakby usztywnione przez zwyrodnienia kręgosłup, że tam w zasadzie się nic takiego już nie może wydarzyć. Dlatego nie ma tych dolegliwości bólowych. No tak jak mówiliśmy wcześniej, jakby zwyrodnienia też są takim naturalnym po prostu organizmu, jakby mechanizmem organizmu do radzenia sobie z niektórymi rzeczami. Dlatego po niektórych operacjach, niektórych urazach gdzieś tam te zwyrodnienia po prostu się pojawiają wcześniej. To jest taki troszkę naturalny mechanizm tego wszystkiego. I
tak jak a propos tych mechanizmów, jakby tych mechanizmów organizmu do samoleczenia, pokazuje też właśnie, jak sobie organizm radzi z tymi różnymi właśnie urazami dysków. I tutaj w sumie do niedawna było takie przeświadczenie, że dyski się nie leczą, tak? Czy że tam się nic już nie zmienia, jak się tam gdzieś dochodzi do urazu, no to już doszło do urazu i tak będzie, nie? I najnowsze generalnie badania gdzieś tam pokazują, że jednak te dyski się leczą same i dochodzi do tak zwanej regresji, czyli jak na przykład dochodzi do sekwestracji, to 96% tych sekwestracji, czyli takiego największego, że tak powiem, uszkodzenia dysku, jaki jest, to w 96% one się same jakby reponują, jest regresja tego. W 70% w ekstruzje są tak jakby kolejnym etapem, w 41% protruzje i w 13% tak zwany bulging disk, czyli wypukliny. Wynika po prostu też z tego prawdopodobnie, że no wypuklina jest na tyle takim małą zmianą, że jakby organizm, ja to tak po prostu sobie wyobrażam, że organizm po prostu patrzy i tak, nie, olać to, nic się nie dzieje, to jak jest już. Tak, ale też jakby ten sekwestr jest jakby najbardziej nie regeneruje, tylko organizm sobie z nim radzi, dlatego że to już jest jakby takie oddzielenie tej części materiału dysku od całego. Tak. To już jest tak, że jakby jakaś tam część nam odpada, w cudzysłowie, i wtedy ona też nie jest odżywiana za bardzo, więc po prostu organizm sobie to wchłania. I to, co powoduje nam te dolegliwości, gdzieś tam powoduje uciski, powstawanie stanów zapalnych, mimo że w danym momencie może być dosyć groźne, bo może uciskać w różne takie miejsca, które właśnie powodują tą naszą rwę kluszową, przypuśćmy, i w momencie, kiedy za długo byłby ten ucisk, to może być problematyczne, bardziej to jednak organizm... Bardziej bym użył stwierdzenia nie ucisk, a podrażnienie, bo tak ucisk się może ludziom kojarzyć z takim jakimś takim uderzeniem, pchaniem, a tam generalnie jak widziałem takie nawet zdjęcia takie na żywo, jak to wygląda tak, jakby ci się jak masz świeczkę, która się stapia, taki naciek po prostu, tak to wygląda. Mm-hmm. To nie wygląda, nigdy nie wygląda tak, jak to jest przedstawione na tych infografikach, że tam jakiś, wiesz, grzybek wybucha komuś. Tak, to tak nie wygląda. No ale tak najprościej, bo tak się też używa, taka jest nomenklatura, więc no ale to obojętnie. No i generalnie no jakby organizm sobie całkiem dobrze z tym radzi wszystkim. Jakby tylko musimy go troszkę posłuchać, troszkę musimy to się powzmacniać. Czasami te dolegliwości bólowe są tylko takim, z naszego punktu widzenia, są takim po prostu wyznacznikiem, czy jesteśmy na dobrych torach, czy nie. Jak gdzieś tam te dolegliwości bólowe się narastają, no to wiemy, że troszkę przesadziliśmy, że musimy troszkę coś zmienić, ale nie jest nigdy tak, że gdzieś tam się z tym jakoś tak bardzo przejmujemy jako fizjoterapeuci. Przynajmniej ci dobrze. No i też ważne są też inne czynniki, o których ludzie generalnie nie myślą, czyli tak, no w kontekście tego samoleczenia, nie? Tak, ale też inne po prostu czynniki prozdrowotne, bo jeśli my cały czas, nie wiem, palimy fajki, chlejemy alkohol, mamy kiepską dietę, mało białka, mało się ruszamy, to organizm jest mało odżywiony, źle odżywiony, dużo jest jakichś takich niższego poziomu stanów zapalnych. Gdzieś tam widziałem ostatnio takie badania, oczywiście to nie jest jeszcze takie super potwierdzone i tak dalej, ale że istnieje jakby zależność też między mikrobiotą jelitową, a tym jak te dyski, ten nasz kręgosłup funkcjonuje i jak jest odżywiony na przykład. Więc jakby tych czynników, które wpływają na nasze ogólne zdrowie, jest dużo i one też będą wpływać na ten nasz kręgosłup lędźwiowy. To samo się tyczy snu. Jak ktoś na przykład mało śpi, to te osoby generalnie o wiele częściej doznają urazów. Jak ktoś ma
deficyt snu, no to generalnie o wiele częściej gdzieś tam dochodzi do różnych urazów, tak? A to zazwyczaj jest coś, Tak, bo czego. jakby wiadomo, że podczas snu się najbardziej regenerujemy. Tak? Jesteśmy w pozycji horyzontalnej. Nasz organizm ma czas, żeby troszkę właśnie skupić się bardziej na tym, żeby nadgonić jakby te wszystkie braki, które w ciągu dnia powstały, bo w ciągu dnia musi mieć energię na funkcjonowanie organizmu. Mniej tej energii wtedy ma na to, żeby przeznaczyć na te procesy naprawcze. Ja w czasie snu, kiedy sobie odpoczywamy, kiedy może sobie jakby zmniejszyć zużycie energii na te procesy potrzebne do funkcjonowania, czyli jak tam przypuśćmy, musimy więcej myśleć, musimy się poruszać, trawimy i tak dalej w ciągu dnia, to wtedy na to większość energii idzie, a tak to w czasie snu możemy przeznaczyć tą energię na te procesy związane z leczeniem. Więc sen dlatego jest też taki istotny. W kręgosłupie, jeśli dodatkowo jakby sen ma jakby dodatkową istotność, gdyż napełnia się jakby dysk wodą w ciągu nocy. I w pozycji horyzontalnej przede wszystkim. Jakby. Tak. Bo generalnie dysk działa w taki sposób, że jest taką, powiedzmy sobie, oni to czasami nazywają gąbką, ale to też mi się nie podoba to określenie. Ale tam cały czas po prostu dochodzi do sytuacji, w której jest usuwana woda i ta woda, że tak powiem, zostaje wtłaczana, tak? I w momencie, w którym my leżymy w nocy, to te dyski się generalnie bardziej nawadniają, tak? A w ciągu dnia, w ciągu jakiejś tam aktywności fizycznej, gdzieś tam jest to się odwadnia, tak? I tutaj często było tak, pamiętam na początku, taki właśnie strach, że no to pacjent musi leżeć, tak? Skoro tylko i wyłącznie ma to nawadniać ten kręgosłup, to ma leżeć. No nie, jakby ten bodziec tego odwodnienia, tego naprężenia, jakby tego ściskania tych dysków jest pozytywny. Dlatego na przykład w badaniach Belavi bodajże, które było wykonywane na osobach, które tam chodziły regularnie tam dość szybkim tempem, ta grubość dysku była większa, bo oni po prostu je lepiej, adekwatnie je obciążali i te dyski stawały się wyższe. Często na obrazach radiologicznych było właśnie pisane, jest pisane na przykład, że są zwężone właśnie dyski na przykład, nie? No i właśnie to między innymi właśnie w tych badaniach, gdzie tam dużo osoby chodziły, było właśnie pokazane, że te dyski jednak potrafią zmieniać swoją wysokość na trening, tak? Więc jakby ta aktywność fizyczna, to obciążenie tych dysków, które teoretycznie odwadnia, jest też pozytywne. Więc to jest taki odwodnienie, nawodnienie, taki ciągły cykl plus minus, nie? Który trzeba tak jakby też zachować pewien balans tego wszystkiego, nie? Dlatego też ta pozycja statyczna jest taka najmniej wskazana, czyli właśnie długie stanie bądź siedzenie, bo wtedy jakby przede wszystkim one się odwadniają, bo działamy na nią, działa siła grawitacji na nią, prawda? Cały czas nieustanny nacisk i jakby ten nacisk w momencie, kiedy mamy tą pozycję statyczną, on się w ogóle nie zmienia. I tutaj głównie o to chodzi, że w momencie, kiedy mamy jakby stałą taką kompresję, czy jakbyśmy w cudzysłowie cały czas wyciskali tą wodę z tego dysku, prawda? Stała pozycja, nic się nie zmienia. I w momencie, kiedy zaczynamy sobie chodzić albo właśnie ćwiczymy, wykonujemy jakieś ćwiczenia, to my nie mamy stałego nacisku, czyli nie ma jakby całej tej kompresji cały czas, tylko dodajemy ten aspekt takiego zasysania. Mniej więcej jak taka pompka to działa. Oczywiście to wszystko jest takie mocno przerysowane, ale żeby to zwizualizować, mniej więcej to o to chodzi, że w momencie, kiedy cały czas chodzimy, to są cały czas takie niewielkie drgania, prawda? Cały czas jakby na ten kręgosłup działają i jakby ta pompka sobie funkcjonuje. W momencie, kiedy bierzemy duże obciążenia, to wiadomo, że jakby tą większe kompresje i kiedy ten dysk już jest na przykład odwodniony i my jeszcze weźmiemy na niego duże obciążenia, jakby nie przy tego, no to wtedy mogą się tam jakieś problemy pojawić. Ale raczej w momencie, kiedy cały czas jakby stopniowo go obciążamy, kiedy te siły kompresyjne nie są aż tak wielkie albo są na tyle duże, że ten dysk jest przyzwyczajony, no to on się właśnie będzie adaptował, ta ilość tej wody raczej będzie się zwiększać. Ale co jeszcze dodatkowo, to, że widzimy w badaniu obrazowym dehydratyzację tego dysku, że go prawie tam nie ma. Nieraz tak przychodzą pacjenci i pokazują
że no zobacz, tu w ogóle nie mam tego dysku, to też nic nie zmienia. Tak naprawdę. Bo to, że bo może nie mieć i wiele przypadków takich jest, że faktycznie tam jest bardzo mała, niewielka ilość tego dysku, to nie znaczy, że on będzie miał jakieś dolegliwości bólowe, prawda? Także to też jest tak. Wiemy, jak ten mechanizm funkcjonuje, ale to nie jest tak, że w momencie, kiedy dysk jest odwodniony, to nas będzie bolało, a kiedy jest nawodniony, to nas nie będzie bolało. No też czasem się zdarza właśnie, że dużo urazów gdzieś tam z rana właśnie, jak jest nawodniony najbardziej na przykład. Gdzieś tam ktoś się schyla z rana, żeby zawiązać buta czy coś na przykład i się tam zdarza uraz. Więc jakby tu bardziej znowu chodzi o tą ogólną jakby tą sprawność tych dysków tych i tak dalej. I a propos kompresji, na przykład profesor McGill w swojej książce cały czas właśnie jakby operuje jakby tymi siłami kompresyjnymi. Generalnie też jest tak, że ta tolerancja na te siły kompresyjne się zmienia. Jakby też jest zwiększona lub zmniejszona w zależności od tego, w jakim stanie są te dyski. Oraz na przykład najczęstszym, najpopularniejszym sposobem na jak podnosimy ciężary jest tak zwany bracing. I było takie przeświadczenie przez moment, że ten bracing, czyli takie usztywnienie jakby tego kręgosłupa tutaj lędźwiowego poprzez brzuch, poprzez wtłoczenie jakby powietrza do brzucha, miało zmniejszyć niby siły kompresyjne na kręgosłup. No i co tam ten McGill znalazł? Jest generalnie odwrotnie, czyli że zwiększamy siły kompresyjne. Ale generalnie w kręgosłupie mamy i siły kompresyjne, i siły ścinające. I najczęściej, jeśli chodzi o urazy dysku, przedstawiane są jako najbardziej niebezpieczne te siły ścinające. Więc też jest tak, że jak nie znalazłem dokładnych badań na ten temat, ale jeśli zwiększymy siły ścinające poprzez ten bracing tak zwany, no to teoretycznie powinny się zmniejszyć siły ścinające, tak? Zgodziłbyś się ze mną? Jeszcze raz. Że jak zwiększysz siły kompresyjne na kręgosłup, no to zmniejszasz automatycznie siły ścinające, no bo wciskasz jakby ten kręgosłup, tak? No, ja wiem. Myślę, że te siły ścinające akurat tutaj bym wziął pod uwagę fazę ruchu jakby samą w sobie. No tak, tak. No. Jakby nie ustawienie kręgosłupa, tylko to, że one nie powstaną w momencie, kiedy mamy jakby stabilne plecy, czy jak zrobimy sobie tam, ustabilizujemy sobie ten kręgosłup, to jest wszystko okej, okay, ale tu bardziej chodzi o, tu użyję tego słowa, którego nie lubisz, tą kontrolę. W momencie, kiedy mam wrażenie, że jak wchodzimy w tą fazę ruchu, to tutaj te siły ścinające mogą powstać, prawda? Więc jakby dla mnie też, jak tłumaczę pracę pleców, przypuśćmy przy martwym ciągu dla moich podopiecznych, to staram się to wytłumaczyć tak, że nie ma dla mnie większego znaczenia, czy on bardziej albo mniej zegnie te plecy. Jakby bardziej bym chciał, żeby on świadomie jakby wykonywał ten ruch. Żeby to nie było takie szarpane, bez kontroli, żeby jakby właśnie minimalizować powstawanie tych sił ścinających w danych segmentach jakby kręgosłupa, tylko chciałbym, żeby przenieść to obciążenie, które trzymamy, na biodro. Czyli jakby tak usztywnić nasze plecki, obojętnie czy wyprostowane, czy lekko zgięte, one mają być po prostu świadomie kontrolowane, żeby ta siła była, żeby zapracować przez biodro i tu dźwignąć w ten sposób. Albo prostownikami grzbietu też możemy to zrobić, ale jakby pod kontrolą. Żeby to nie było tak, że wykonamy jakieś gwałtowne szarpnięcie i wtedy w którymś tam segmencie wzrośnie gwałtownie ta siła ścinająca, która działa i ona głównie wtedy może doprowadzić do tego uszkodzenia. Tak samo jak mamy przy tym ruchu rotacyjnym, o którym wspominaliśmy wcześniej. Tak samo, jeżeli zrobię to pod kontrolą, to co z tego, że ja wykonam te ruchy jakby rotacyjne i do tego od razu wyprostne, ze zgięcia wychodząc, jeżeli ja to zrobię pod kontrolą, na 90% nic się nie wydarzy. Ale jeżeli ja zrobię to dynamicznie, szarpne, to gdzieś w którymś segmencie kręgosłupa po prostu te siły, które działają, wzrosną na tyle, że tam ta moja tkanka nie będzie gotowa na to, żeby przyjąć to obciążenie i wtedy może dojść do tego uszkodzenia. Potencjalnie. Ale jakby to, co chciałem właśnie przekazać, jest to, że jakby cały czas się tam gada o tych siłach kompresyjnych i tak dalej i że niby te siły kompresyjne mają być takie straszne, a na przykład znowu trójboiści wykonują ten bracing, który zwiększa, tak? Zwiększa siły kompresyjne według badań naukowych,
ale jakby to cały czas jest stosowane, dlatego jakby te, ja totalnie się nie przejmuję tym, czy tam te siły kompresyjne są większe, czy nie, czy na przykład no właśnie profesor McGill jakby mówi, żeby w ogóle nie robić brzuszków, że są straszne, bo siły kompresyjne są większe. No, no i co z tego? Jakby są, jak są, albo są adekwatne, albo są nieadekwatne, tak? I strasznie mnie to denerwuje, jak ktoś na przykład mówi, że na przykład jakieś ćwiczenie jest złe, bo siły jakieś tam są większe. No są większe, ok, i co z tego? Bo jakby pytanie jest, czy jesteśmy na to gotowi, czy nie. I to jest często ten problem w całej tej fizjoterapii, że my szukamy jakiegoś złotego środka na to, czy my możemy jakieś ćwiczenie wykonać, czy nie, na jakichś tam arbitralnych, powiedzmy sobie, statystycznych modelach, czyli na przykład, bo w tym ćwiczeniu jest większa siła kompresyjna tam, to tego nie możemy robić, bo nam się zepsuje kręgosłup. No nie. Musi być adekwatne do naszego obecnego poziomu i możemy wtedy wykonywać. I ostatnio wrzucałem shorty na YouTube'a z Zercher Deadlift i Jefferson Curl. Oczywiście jakieś tam minusy mi wpadły, ludzie tam się zdenerwowali na to. W dupie tam. Bo to nie jest niebezpieczne samo z siebie. To jest to, że my tam się zginamy w tym kręgosłupie, że musimy coś podnieść z kręgosłupa i jest to większe obciążenie na kręgosłup, nie automatycznie nie jest czymś złym. Jest, może być nieadekwatne dla kogoś. Może nie jesteśmy w stanie na przykład tyle samo dźwignąć, bo nikt nie dźwignie tyle samo z Jefferson Curl, co potrafi zrobić do dobrym martwym ciągu na przykład, ale to nie znaczy, że ten ruch jest w jakiś sposób niebezpieczny sam z siebie, tak? Ilość, obciążenie całe, to jak jesteśmy przygotowani, czy ogólnie jesteśmy zdrowi, to wszystko ma znaczenie, tak? A my zawsze cały czas nasza dziedzina fizjoterapii próbuje znaleźć jakieś cudowne rozwiązania tego problemu. No nie ma. Tak, no też myślę, że dlatego nie dźwigniemy w jednym ćwiczeniu w porównaniu z drugim więcej, dlatego że inne grupy mięśniowe będą jakby główną pracę wykonywały przez jakiś tam moment i dlatego jakby jest ta różnica. A poza tym po prostu też myślę, że ze strachu przez to, że te plecy są zgięte, to się wszyscy będą bali też spróbować coś więcej. No i jakieś tam dolegliwości bólowe jednak mogą się pojawić w momencie, kiedy tego wcześniej nie robiliśmy, a nagle zaczynamy i byśmy chcieli duży ciężar dźwigać. No bo właśnie, tak jak wspomniałeś, nie będziemy na to gotowi, bo tego nie robimy. Nie tak, dlatego, większość... że to jest złe, tak. Tylko dlatego, że tego nie robimy. Tak, większość pacjentów, z którymi zaczynamy martwe ciągi robić, czy coś, to no, są zawsze na początku troszkę przestraszeni tego wszystkiego. Ale jednak z czasem to widać, że czują się pewniej z wszystkim, zaczynają po prostu być sprawniejsi i zaczynają widzieć po prostu to, że mają większe możliwości. Przestają tak katastrofizować na ten temat i zaczynają po prostu widzieć to, że rzeczywiście mogą się wzmocnić, rzeczywiście mogą zacząć, mogą być silniejsi, że to nie jest takie straszne. I wtedy rzeczywiście jest ten taki przełom, powiedzmy sobie, w tej rehabilitacji, ale to jest w naszej głowie znowu, nie? Że musimy się przemóc, musimy rzeczywiście zauważyć, że można, tak? I to jest często najtrudniejszy ten element tej fizjoterapii, nie? Tak, tym bardziej u osób, które już na przykład są po operacji, bo tam też wtedy jest, no bardzo się boją tego, że coś tam może im wrócić, chodzą cali usztywnieni, wolą się zginać, wolą się skręcać, jakikolwiek ruchów wykonywać, no bo nie dosyć, że mieli tam uszkodzenie, to jeszcze mieli operację, to już w ogóle eliminuje ich całkowicie z życia. Tak. No i generalnie jeśli chodzi właśnie o operację... To też się wtedy można zapytać, po co ta operacja w takim razie? Można się zapytać, skoro ja nie mogę normalnie po operacji funkcjonować, tylko muszę chodzić cały usztywniony, no to po co mi była ta operacja? Znaczy zdarza się rzeczywiście, ludzie po operacjach są zadowoleni bardzo, bo nagle po prostu zniwelowały się dolegliwości bólowe, ale z takiego statystycznego punktu widzenia, powiedzmy sobie patrząc na to z dłuższej perspektywy, to operacje są, nie są bardziej skuteczne niż nasza fizjoterapia, bo tak i tak po operacji rehabilitacja musi być, tak i tak musimy zacząć ćwiczyć, tak i tak musimy się zacząć wzmacniać. I w bardzo wielu, nie tylko w lędziach to jest, nie? Te badania pokazują, że gdzieś tam te operacje może na początku są lepsze,
ale ten efekt końcowy, na przykład po roku, zazwyczaj jest prawie taki sam. Praktycznie we wszystkich operacjach, jakie widziałem badania, to praktycznie zawsze tak jest. Czasami jest to troszkę różnie, ale w większości przypadków te operacje, dopóki nie ma tych rzeczywiście czerwonych flag, tak, nie są potrzebne, tak? Więc, ale są. Ale są i to bardzo często. Już mówiliśmy wcześniej, w poprzednim odcinku bodajże, czy jeszcze wcześniej, że jakby często są właśnie operacje bez wskazań wykonywane, niepotrzebnie. I jednak... To jest po prostu traktowane jako forma leczenia, forma powrotu do sprawności, a że jest to po prostu poprzez jakąś ingerencję w taką, że musimy dostać się do środka, do stawu, no to no po prostu tak wygląda ta forma leczenia, ale jakby jest to traktowane jako jeden z rodzajów leczenia danych schorzeń, tylko po prostu przez lekarza, tak? Nie przez fizjoterapeutę w momencie, kiedy mamy jakieś dolegliwości bólowe, tylko po prostu lekarz podejmuje decyzję, że on będzie leczył w ten sposób, że zrobi operację. Tak. Nie zmienia to faktu, że później ta osoba i tak trafia do fizjoterapeuty. Tak. Generalnie ja zawsze wychodzę z takiego założenia, że przy większości oczywiście, jeśli nie ma rzeczywiście tych czerwonych flag, że zanim podejmiecie się jakiejkolwiek operacji, najpierw zacznijcie od rehabilitacji. Przyjdźcie do nas i spróbujcie. Nawet nie o to chodzi, że my tutaj twierdzimy na przykład, że chirurg to jest zły człowiek czy coś, ale tak i tak przed każdą operacją powinno się mieć etap tak zwanej pre-rehabilitacji, czyli że my zaczynamy, przygotowujemy się w ogóle do operacji fizycznie, ćwiczymy, żeby przygotować kogoś do operacji i tak po operacji ma etap rehabilitacji jakby po operacyjnej i stopniowo dalej. Więc tak i tak powinniśmy, zanim podejdziemy do jakiejś operacji, zacząć właśnie coś ćwiczyć i dopiero potem się, że tak powiem, podejmować operacji. I bardzo często się zdarza tak, że osoby, które są już zapisane na operację gdzieś tam nie wiadomo ile, ale poszli jednak do tego rehabilitanta, troszkę zaczęli ćwiczyć, troszkę zaczęli się ruszać. No jest taka zagwozdka, no mam tą operację tutaj za dwa dni na przykład, no ale ja już się czuję lepiej, nie? Jakby często właśnie wychodzi na to, że ta operacja nie jest po prostu potrzebna. W większości tych przypadków, czy to jest rwa kulszowa, czy to jest, nazwijmy to lumbago, czyli takie powiedzmy sobie tam back tweak tak zwany, czy to jest niespecyficzne bóle lędźwia jakieś takie, no to generalnie zazwyczaj ta operacja nie jest po prostu potrzebna. Właśnie tego nie powiedzieliśmy, jeśli chodzi o częstotliwość tych dolegliwości bólowych, to większość z nich to są tak zwane niespecyficzne bóle lędźwi. Tam około 70% jest podawana ilość, czyli w zasadzie nie jesteśmy w stanie bardzo konkretnie stwierdzić, że to jest to konkretne, nie? Czyli na przykład to jest dysk, tak? Więc a te osoby często tak, trafiają... Tak, mamy jakieś tam narzędzia, jakieś badania, ale tak. To nic nam aż tak nie wnosi. Więc często jest tak, że pacjent przychodzi, ma niespecyficzne bóle lędźwia. Lekarz na badaniu obrazowym zobaczył, że jest jakiś tam dysk, problem z dyskiem, no i no to na stół operacyjny, no i to wycinamy i się okazuje, że nie pomogło. No bo to nie było to, tak? Tak jak mówiliśmy wcześniej, w badaniach obrazowych bardzo często są problemy, są po prostu zmiany jakieś tam, które widać na obrazie, które nie są symptomatyczne. No i potem, jak ktoś przychodzi z niespecyficznymi bólami lędźwi, czyli w sumie nie wiadomo do końca, co to jakby nie jesteśmy w stanie stwierdzić, co dokładnie daje dolegliwości bólowe, ale lekarz mówi, no ale tutaj ma pani na przykład, czy tam pan ma zmiany w dysku, no to musimy to operować, tak? No nie. Jak mówiliśmy wcześniej, często to nie jest rozwiązanie. Jakby bardzo trzeba być ostrożnym przed podjęciem się operacji, i bardzo często ona po prostu nie jest potrzebna. Coś mi dodał? Nie zgadzam się z tobą absolutnie. Tak.
No. I teraz może dojdziemy do tego, co rzeczywiście, co możemy robić. W sumie troszkę już wspomnieliśmy. I generalnie. Myślę, że nawet dużo. Tak, już dużo wspomnieliśmy. Tak jak mówiłem wcześniej, gdzieś tam były porównywane różne jakby modele pracy, powiedzmy sobie. I najczęstszymi badaniami na temat dolegliwości bólowych lędźwi to jest chyba metoda Pilates, chyba najczęściej była badana. Właśnie takie ćwiczenia stabilizacyjne, czy tam kontroli motorycznej, ogólny trening siłowy, ogólny trening aerobowy. I w zasadzie wszystkie wypadają bardzo podobnie. My generalnie wychodzimy z założenia, że ja przynajmniej wychodzę z takiego założenia, że taki tak trening siłowy i trening aerobowy powinien być, bo jest i czynniki, które wpływają pozytywnie po prostu na nasz organizm, z tego jest mnóstwo, tak i tak. Tak jak mówiłem wcześniej, wytyczne WHO mówią, żeby każdy dorosły człowiek ćwiczył 2 razy w tygodniu przynajmniej siłowo każdą grupę mięśniową i aerobowo przynajmniej 300 minut tygodniowo wykonywał jakieś tam aktywności fizycznej, więc tak i tak jak wprowadzam jakieś tam ćwiczenia i tak dalej, no to też chcę to uzyskać. Przy okazji, tak? Więc tak i tak to występować powinno, niezależnie od tego, jaki to jest pacjent. I zazwyczaj to jest moją główną metodą, powiedzmy sobie, pracy, tak? Czy ty masz podobnie? Tak, podobnie jak ty. Właśnie też dlatego, że no, ćwiczenia siłowe to wiadomo, że chcemy wzmocnić nasze tkanki, przygotować je do przyjmowania większych obciążeń też na co dzień. A czy trening aerobowy też po to, żeby poprawić nasze krążenie, poprawić utlenienie naszych tkanek, co jest bardzo istotne, bo jesteśmy raczej na bieżąco, tak na co dzień, myślę, mocno niedotlenieni. A wiadomo, że w momencie, kiedy jesteśmy troszkę niedotlenieni, to nasze tkanki gorzej się regenerują i są słabsze. Także te ćwiczenia aerobowe, zarówno jak i ten trening siłowy, będą dosyć istotne. Tutaj widzę, mamy następne badanie też na temat ćwiczeń stabilizacji core'u versus takie ogólne ćwiczenia. Czyli jakby głównie te ogólne ćwiczenia, jakie możemy wykonywać, kontra te, które robimy tak specyficznie na ćwiczenia na core. Czyli te różne właśnie na napinanie mięśnia poprzecznego, jakieś takie izometryczne prace tutaj na naszych mięśniach brzucha. I generalnie. I wyszło z tych badań, no, znaczy, że nie ma aż takiej różnicy. No, generalnie tutaj w tym badaniu, które my znaleźliśmy, jest tak, że gdzieś tam troszkę w tym krótkoterminowym działaniu wypadają troszkę lepiej. Ale jak patrzymy sobie na to właśnie z troszkę szerszej perspektywy, to wypadają praktycznie tak samo jak ogólne ćwiczenia siłowe, ponieważ jak my wykonujemy na przykład jakiś przysiad, czy wykonujemy martwy ciąg, to tak i tak ten core musi pracować, niezależnie od tego, jak to kto definiuje core, to on tak i tak będzie musiał pracować, więc tak i tak on się wzmacnia. Dlatego my często nie dodatkowo pracujemy gdzieś tam tymi mięśniami brzucha, bo tak i tak one będą musiały pracować w tych wszystkich ćwiczeniach siłowych. Czasami rzeczywiście wykonuję jakieś tam ćwiczenia core, jeśli rzeczywiście wydaje mi się, że na przykład ktoś ma relatywnie słabszy od innych rzeczy, że gdzieś tam nie do końca pracuje tak, jakby mógł pracować, to gdzieś tam czasami stosuję te ćwiczenia core, ale one nie są jakieś takie konieczne do tego, żeby walczyć z dolegliwościami lędźwiowymi kręgosłupa, tak? Więc jakby to był taki przez bardzo długi czas, dalej to jest, w sensie, że bardzo dużo fizjoterapeutów jakby właśnie wychodzi z takiego założenia, że to ten core jest, ten słaby core jest tym powodem tych dolegliwości bólowych lędźwi. No nie. Mówiliśmy już w wcześniejszych odcinkach, że ten ból jest całkiem skomplikowany, więc zwalanie jakby całej winy na ten jakiś tam nieszczęsny core, no jest troszkę nie do końca dobrym pomysłem. Dlatego jakby możemy wprowadzać te ćwiczenia core jak najbardziej, ale nie myślmy po takim kontekście, że jak będę miał silny core, to nagle wszystkie moje problemy miną, nie? To jest cały czas to bazowanie na tym. Tak, jakby nie możemy go traktować jako nasz cel treningowy, że jak
Naszym celem rehabilitacji jest wzmocnienie tych mięśni core. Jakby to jest jeden z elementów, które też robimy, przynajmniej ja robię. Nie jest tak, że na tym się skupiam głównie, ale wykonuję te ćwiczenia. I to jest jakby jedna z wielu składowych tego treningu, tak? Czyli jakby wzmacniamy sobie tutaj ten core. Często pacjenci się lepiej też po tym czują mimo wszystko. Wiem, że to nie jest to, że to musimy akurat ten core wzmocnić, ale to jest też jakiś wyznacznik dla mnie, bo często jest tak, że podstawowe ćwiczenia, jakie wykonujemy tutaj na ten nasz core, czasami bywają na początku bolesne albo trudne, a w momencie, kiedy troszkę się wzmocnimy, to jednak no, widzę też, że ten pacjent mi lepiej funkcjonuje. On lepiej wygląda w tych ćwiczeniach core i też lepiej mi ogólnie wygląda w tych pozostałych, więc po prostu wykonuję to jako jedną ze składowych tego mojego treningu, bo wiem, że to tak samo działa na te nasze tkanki, jak i te pozostałe ćwiczenia. No tak, tylko czasami jest... A poza tym pacjent jak widzi, że się poprawia w momencie, kiedy czegoś tam nie mógł wykonać wcześniej, a zrobi parę sesji treningowych i okazuje się, że to ćwiczenie staje się dla niego już całkowicie wykonalne, nawet łatwe, możemy to utrudniać, to on się też lepiej psychicznie czuje. On się czuje, że się poprawia, tak. Że mu jest lepiej dzięki temu, także też dlatego to wykonujemy. Tak, tylko trzeba uważać na zasadzie takiej, na przykład spotkaliśmy się tam z takimi historiami, gdzieś tam też opowiadali w innych podcastach ludzie, że na przykład trafiali pacjenci, którzy na przykład rok ćwiczyli core, robili na przykład to tak zwaną wielką trójkę McGilla, bo lekarz mu powiedział, że on ma wzmocnić core na przykład, i jakby dopóki nie minie mu dolegliwości bólowe, to on nie może na przykład dźwigać ciężaru, tak? I on po prostu ćwiczy ten core, jeszcze bardziej się spina, dalej mu nie przeszło, dalej go boli i jakby no, nie tędy droga też, nie? Jakby, tak jak mówię, jakby ten core nie jest takim jedynym, najważniejszym tym czynnikiem, nie? Tylko jest jedną ze składowych, które możemy wykorzystać, ale też musimy to wprowadzić w te takie ogólne wzmacnianie całego ciała. Nie może być tak, że to jest tylko ten core ma pracować i nic poza tym, nie? Jakby można, szczególnie jak ktoś jest na przykład, trenuje siłowo, trójbój, czy jakiś strongman, czy coś w tym stylu, to też ten core tak i tak mu się przyda, silny, więc też wtedy to trenujemy, tak? Ale z takiej ogólnej populacji nie trzeba mieć jakiegoś strasznie silnego tego core, żeby to działało. Okay. Kolejnym takim ważnym elementem jest to, i bardzo często jest proponowane, są w ogóle różnego rodzaju techniki manualne. Czy to są tak zwane mobilizacje, manipulacje, jakiegoś rodzaju masaże, czy tam techniki powięziowe i tak dalej, tak dalej, tak dalej. One wszystkie są do pewnego stopniu skuteczne, tylko problem jest taki, że często nie są skuteczne jakby w tak bardzo długoterminowym, powiedzmy sobie, myśleniu. No bo też nikt nie jest w stanie, na przykład myśląc tak mechanicznie, nie jest w stanie wcisnąć tego dysku z powrotem, nikt nie jest w stanie jakoś tam zwiększyć szansy, możliwości obciążenia w ogóle tego kręgosłupa poprzez dotyk, tak? Te techniki są przydatne ze względu na to, że one zmniejszają nasze dolegliwości bólowe, ale to jest jakby taka tymczasowa modulacja po prostu tego bólu, a nie... I tutaj często jest tak, że gdzieś tam ktoś robi jakieś tam manipulacje, o, jaki czarodziej normalnie gdzieś tam nagle mi przestało boleć, ale to jest często po prostu tylko i wyłącznie taka tymczasowa właśnie taka modulacja tych dolegliwości bólowych, a nie coś, co bardzo, że tak powiem, nas pomoże, nam pomoże w dłuższoterminowym, powiedzmy sobie, patrzeniu, tak? Nie wiem, jak ty, Krzysiek, jak często stosujesz jakieś tam techniki manualne ogólnie? W zasadzie to tylko wtedy, kiedy już się ktoś domaga tego. Kiedy ktoś chce i już ciężko mi go przekonać, że w zasadzie nie jest to potrzebne, no to wtedy coś takiego sobie wykonuję. Ale no, tak jak mówisz, no jest to tylko jakby takie chwilowe, jak taka pigułka przeciwbólowa.
Czyli my tak chwilowo jakby zmienimy troszkę postrzeganie tych dolegliwości, nie będziemy odczuwali tak tego bólu, ale to nie zmieni nic tak jak naprawdę przyszłościowo. I często jest tak, że te osoby właśnie po manipulacjach, na przykład jak chodzą do różnych osteopatów, fizjoterapeutów, w ogóle nie do kogoś, kto wykonuje manipulacje, to no, ona jest skuteczna, może nie jest tak. Czasami też się spotykam z czymś takim, że pacjent mi przychodzi, że chciałby manipulację, bo on tam kiedyś był na jakichś manipulacjach, no i te manipulacje mu pomogły. No, ale ja się pytam, no ale jak mu te manipulacje skoro pomogły? To jest u ciebie znowu, tak? Na jakiej zasadzie? No on mówi, no. No na przykład właśnie, że to się nawraca, że to cały czas wraca, to jest jedno. I skoro po następną się przychodzi i po następną, to jest takie łykanie tych pigułek przeciwbólowych, to jest droga donikąd, to po pierwsze. A po drugie, czasami jak się pytam bardziej o to, w jaki sposób mu ta manipulacja pomogła, w sensie tak w danym momencie, to często gęsto nie jest tak, że on wychodzi cudownie uzdrowiony od tego terapeuty, tylko mówi, że no, na przestrzeni tam kilku dni, czy tam 2 tygodni mu te dolegliwości znikły, nie? No to w takim razie jak to powiązać też? No, tylko właśnie do tydzień zmniejszonych dolegliwości bólowych to nie jest wyleczenie tego, tak? To jest, okej, może być pomocne, może nam ułatwić. Ja to rozpatruję po prostu w taki sposób, że skoro są te dolegliwości bólowe i chcę, żeby ktoś wrócił do normalnej aktywności fizycznej, jeśli ja zrobię jakąś tam technikę manualną, która pozwoli mu szybciej, łatwiej wejść z powrotem na te tam, powiedzmy, jakieś tam obciążenia, czy zacząć ćwiczyć, dla mnie to jest ok. Ale jeśli to jest jedyna rzecz, którą my robimy, to jest to absolutnie niewystarczalne. To jest tak, jakby ktoś zaczął się na przykład, nie wiem, odchudzać poprzez zaczęcie brania suplementów na spalanie tkanki tłuszczowej. One same z siebie nic nie pomagają, tak? Trzeba zacząć od diety, trzeba zacząć od ćwiczeń i tak dalej. To jest tak samo, jakby te rzeczy mogą być przydatne, tak powiedzmy sobie suplement tego wszystkiego, ale one nie są jakby tym elementem głównym, który ma nam pomóc. Ja nie jestem przeciwny, czasami używam, ale generalnie rzadko tych technik manualnych. Tylko to jest najistotniejsze, żeby to zrozumieć, one tam mechanicznie nam za bardzo nic nie zmieniają. Manipulacje też, a też mają, niosą ze sobą ryzyko, szczególnie tam w odcinku lędźwiowym, szyjnym, przepraszam. I najważniejsze jest, żeby rzeczywiście zwiększyć tą tolerancję na obciążenie, a te wszystkie techniki manualne mogą być, powiedzmy sobie, przydatne tylko, tak? Ale nie są, powiedzmy sobie, tym takim głównym elementem leczenia, tak? Tak. Dodatek, jak najbardziej. No, więc my osobiście wychodzimy z takiego założenia, że i tutaj przytoczymy kolejne badanie naukowe na ten temat. To jest bodajże Tataryn, chyba z metaanaliza, gdzie wykonywano główne takie ćwiczenia siłowe u osób z dolegliwościami bólowymi, czyli właśnie jakiś martwy ciąg, różnego rodzaju takie zwane ćwiczenia tylnej taśmy mięśniowej, i one wszystkie były w stanie pomóc tym osobom z dolegliwościami odcinka lędźwiowego. A najczęściej jest to odradzane, w sensie takim, że jak pacjent przychodzi do lekarza i ma jakieś tam dolegliwości bólowe lędźwi, no to jest powiedziane, że ma nie dźwigać niczego ciężkiego, ma unikać obciążania tego kręgosłupa, a my jako fizjoterapeuci, którzy sugerują się badaniami naukowymi do tego, co robimy, wychodzi na to, że to jest najskuteczniejszy sposób leczenia tego wszystkiego. No, normalnie. Wszyscy mówią nie robić. I pomagamy. Jakiś cud normalnie. No, niewiarygodny. Ale tak, no to znowu jest wszystko, chodzi o to, że to jest ten bodziec właśnie, który jakby najbardziej ćwiczenia tego typu są najbardziej obciążające, bardziej ukierunkowane na ten nasz kręgosłup,
i one właśnie pomagają nam go wzmocnić, dlatego też nie i nimi się kierujemy, je wykonujemy. No i tutaj znowu wracamy do tego zgięcia całego tego kręgosłupa i to, bo często jest tak, że jak ktoś doznał urazu i ma dolegliwości bólowe kręgosłupa, to rzeczywiście jest tak, że na przykład gdzieś tam w tym zgięciu go boli na przykład. A to nie znaczy automatycznie, że to zgięcie samo z siebie jest problemem. Może być obecnie jakby tym czynnikiem, który daje tam symptomy i możemy go tymczasowo unikać na przykład, czyli staramy się na tym neutralnym kręgosłupie podnosić jakieś tam obciążenia, ale stopniowo możemy wracać do jakby powiedzmy sobie normalnej techniki wykonywania niektórych rzeczy. I tam się to czasami określa jako symptom modification, czy tam jak po prostu, żeby wprowadzić jakąś taką modyfikację, która danego ćwiczenia, które na przykład mniej tam sprawia dolegliwości bólowe, to tak, możemy powiedzmy sobie przez jakiś tam czas troszkę pounikać tego zgięcia kręgosłupie, ale stopniowo musimy do niego wracać. Stopniowo to jest ruch, który jest potrzebny, więc też musimy go wykorzystywać, tak? Więc szczególnie tutaj uczulam lekarzy, którzy mówią, żeby nie zginać się, nie robić niczego tam na zgiętym kręgosłupie, bo to jest niebezpieczne. No nie jest niebezpieczne. To, że w danym momencie kogoś boli w tym ruchu, to nie znaczy, że ten ruch sam z siebie jest niebezpieczny. O tak, nie? Tak jak wcześniej wspominaliśmy, wszystko kwestia adaptacji, przyzwyczajenia się do tego zgięcia, tak? Wiadomo, że według popatrzeć, to po prostu w momencie, kiedy wykonujemy zgięcie, wytwarzamy większe siły, jakby wypychające na nasz dysk, wszystko w cudzysłowie w stronę kanału kręgowego, tak? Więc teoretycznie rzecz biorąc, ono może zwiększać uciski tam na te struktury nerwowe, ale to wszystko jest teoretycznie i w praktyce to tak nie do końca wygląda. A pomaga i to jest najważniejsze, że skoro te ćwiczenia pomagają, skoro po nich się czujemy lepiej, możemy zrobić więcej, funkcjonować w miarę normalnie, naturalnie, nie przejmując się naszymi plecami, to czemu mamy ich nie stosować? Tak. No, więc w ramach takiego zakończenia i takiej puenty tego wszystkiego, powinniśmy dźwigać ciężary. To jest kwintesencja tego całego podcastu dzisiejszego. Jak cię bolą lędźwia, to musisz troszkę podźwigać, potrenować troszkę i będzie lepiej. Tak, Krzysiek miał dzisiaj problemy troszkę z internetem i go troszkę go tam zmniejszało cały czas. Ale generalnie taka jest tego kwintesencja, że no te lędźwia no są te dolegliwości bólowe dość częste i nie są takie straszne, jak nam się często wydaje i nie powinniśmy jakoś przez to unikać czegokolwiek. Powinniśmy właśnie ćwiczyć, powinniśmy się wzmacniać. Są osoby oczywiście, które przesadzają z tym treningiem i dochodzi do urazu na przykład lędźwi w toku takim treningowym, ale to są po prostu osoby, które no, po prostu przesadziły w którymś momencie, tak? Ale ten trening jest... Tak, jak cały czas mówimy, od początku tych naszych podcastów, od pierwszego, gdzie wspominaliśmy o kubku, o pojemności tkanki na bodźce, to wszystkie tkanki praktycznie mają się tak samo. One muszą być wystarczająco mocne, żeby przyjąć obciążenie, jakie my na nie nakładamy i tyle. Jedyną możliwością, żeby zwiększać te obciążenia, jest to trening właśnie siłowy, gdzie bodźcujemy te tkanki stopniowo coraz mocniej, dzięki czemu one się stają coraz bardziej wytrzymałe. I tutaj nie ma żadnej czarnej magii. Wiadomo, że w momencie, kiedy mamy mocne bóle, ostry stan zapalny, ciężko jest prowadzić jakiś trening. Wtedy możemy znaleźć alternatywę, możemy właśnie zadziałać manualnie, możemy wziąć jakąś tabletkę przeciwbólową, coś, co nam pomoże w danym momencie wrócić do ćwiczeń, do wykonywania jakichś tam ruchów, do tego, żeby cały czas bodźcować tą tkankę i ją wzmacniać, adaptować na te bodźce. No, więc tutaj i sam fakt tego, że
mamy osoby, które no, podnoszą takie ogromne ciężary, na przykład rekord świata w martwym ciągu jest 500 tam z groszem kilo. 5? 5 bodajże chyba, no 505 teraz. A lekarz ci mówi, że masz nie podnosić 5 kilo, a masz trójboistów, którzy doznali urazu odcinka lędziowego, mieli na przykład rwę kruszową albo mieli tam lumbago nazywając to i jakoś wrócili silniejsi, tak? Bo stopniowo ten proces rehabilitacji wprowadzili na bieżąco, zaczęli się stopniowo z powrotem wzmacniać i wrócili i zaczynali dźwigać ogromne ciężary. No to nie jest problem. Oczywiście są osoby... Oczywiście nie namawiamy do tego, żeby dźwigać 500 kilo. Myślę, że możemy się ograniczyć do trochę mniejszych. Tak, 500 kilo nie musi być, ale... No, ale jakby nie bać się tego obciążenia, nie bać się tego ruchu, tylko po prostu zrozumieć to, że ten organizm jest w stanie się adaptować, szczególnie jak nas boli i mamy problemy, to też musimy go adaptować z powrotem, musimy go wzmocnić, no bo inaczej on będzie jeszcze słabszy, tak? Będzie coraz trudniej, coraz będzie bardziej, że tak powiem, kruchy i łatwiej będzie dochodziło do kolejnych urazów, kolejnych problemów, jeśli nie wzmocnimy się z powrotem, tak? I na tym jest ta kwintesencja rehabilitacji, moim zdaniem, żeby rzeczywiście ludzie byli sprawniejsi i mogli wykonywać to, co chcą wykonywać, a nie unikać wszystkiego. Tego nie rób, tego nie rób, tamtego nie rób, tu na prostym kręgosłupie. Mnie osobiście to strasznie denerwuje. No. I nie wychodzimy z takiego założenia. Ja wychodzę zawsze z założenia, że jak pacjent przychodzi do mnie, by chciał z powrotem jeździć na nartach, no to będziemy z powrotem jeździć na nartach, nie? Czy coś innego, tak? Więc taka jest powiedzmy nasza puenta. Tak, przygotowujemy do innego. Tak, i musimy być silni, powinniśmy być silni, wszyscy powinni być silni. I wzmacniamy się. Więc to będzie, na tym zakończymy ten odcinek, bo mi tutaj Krzysiek już go ten wyłącza powoli. Szaleje. Krzysiek, muszę go skontrolować. No, więc taka jest puenta tego odcinka. Jakbyście mieli pytania, to zadawajcie na YouTubie, zadawajcie nam na Facebooku, na Instagramie i będziemy starać się odpowiadać na wszystko. I do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia. Dzięki wielkie.